Zamiast ominąć szybko, to ten tu się obróci. Woda, nie, no, no właśnie w tym miejscu. Ładnie auto jechało. Cuda. Pan pracował w cyrku, na pewno. Tak, wie, on teraz próba. Trafi jeszcze na piętro, które chciał. Nie da się. Dosyć! Dosyć! Cześć, nazywam się Karolina Pilarczyk, jestem profesjonalnym kierowcą driftingowym. Cześć, nazywam się Jarek Kasberuk, jestem rajdowcem. Zobaczcie, ile kitu wam wciskają w filmach. Zobaczcie, ile ściemy jest w programie Bez Ściemy. Zaczynamy drugi sezon. No właśnie mówię, on teraz próba. Trafi jeszcze na piętro, które chciał. Do swojego pokoju. Do sypialni. Ty skaczesz w offroadzie. Przygotowałeś mu pewnie ten samochód, tak żeby mógł sobie tak... Da się, no ja... Tak, da się. Oczywiście, szczególnie takim samochodem. Nie ma hamulca, to musi do następnego budynku przeskoczyć, niestety. Tu przelatuje przez budynek, nic go nie wyhamowuje, oczywiście. Może to jest powrót to jest do samochód Batmana. Ale jak pięknie on się w piętra wpasowuje, zobacz, jaka to jest precyzja. To tylko Vin Diesel potrafi. Tam uwaga, chyba... Paczek będzie gubił drzwi. Patrz. Uwaga. Będzie patrz. Gubił drzwi za chwilę, po to, żeby panowie mogli wysiąść. Uwaga. Ale dobra była impreza, jak to wymyślali. Się wybił, to jest w ogóle absurd, kompletny absurd. Samochody nie skaczą takie same z siebie. Skoczył, odbiło go i pojechał tam, gdzie trzeba. Tracisz oponę, zawias. Wszystko jest powybijane, a oni tymczasem, zobacz, pięknie przejechali. To po jakim krawężniku? To nie był krawężniczek, to był kawał krawężnika. To są tak, gdzieś tam silnik czasami nie, tak, silnika ze szrotu nie ma. I one tak. Są wrzucane przez koparkę na tą kupę. Powinno się to skończyć na trzech samochodach, a oni dalej jadą. To jest jakieś kamikadze po prostu. Scena nam się podoba, ale kitu tutaj jest bardzo Jezu. Dużo. Kit za kitem. Klasy. Zobacz, miała pustą drogę, a jednak się zdecydowała, że ona będzie przejeżdżać pod podwoziem. Zawsze chciałem zrobić, tylko nigdy nie widziałem takiej naczepy o takim prześwicie. Później te ciężarówki faktycznie zabudowali, bo ludzie chcieli to, takich rzeczy popróbować. Szkoda, że od razu zrobiła salto, nie pojechała dalej w teren, bo to jest akurat moja dziedzina, tam jest teren Dakarowy, mogłaby polecieć. Myślę, i trochę że tam podryftować. Myślę, że samochodem dałaby radę. A ja czekam na edycję Szybcy i Wściekli 20 kilka. Dakar. I może tam skończą im się pomysły, pójdą w teren i wtedy zatrudnią mnie do tego, żebym fajnie pojechał w terenie. Pan pracował w cyrku, na pewno. Tak. No jest podczepiony pod tą ciężarówkę i ona go wlecze. Zobacz precyzja kierowców tych ciężarówek. Oni cały czas utrzymywali taki sam odstęp, aż do momentu, kiedy on opuścił tą... pomiędzy nimi przestał jechać. Pan zrobił ruch kierownicą, tak. I już stał na dwóch kołach, tak. I zasuwa. To ona jest bez pasów. Możemy jechać na dwóch kołach, ale potrzebujemy do tego specjalnej rampy, która nas podbije. Nie da się tego zrobić z takim ruchem. To jest podsumowanie tej sceny. Co on wyprawia? Patrz, taki skok. Co zrobili z barierkami? Postawili drewniane, że niby roboty drogowe, bo przecież przez metalową by tak się nie przebił, nie? Wcelować się dokładnie w pociąg i jeszcze, zobacz, nie rozwalić zawieszenia. Na jednym wagonie wyhamować z takiej prędkości. Musieli go zrzucić z mostu, musieli przebić tak. Barierę, kilka razy musieli to powtórzyć. Skok musiałby być równiutki, bardzo równo, tak. Dokładnie. Musiałby być dokładnie. Równoległy do pociągu, czyli by wylądować na tym daszku. I powiem prawdę, już powinno zacząć się hamowanie, takich hamulców nie ma. Dzwonią do ciebie i pytają, czy taka scena jest możliwa? Ja mówię, że nie, ale róbcie, bo jest fajna. Szybkie dziewczyny, piękne samochody. Niewiarygodne, ile oni mają żyć. To, co jest piękne w amerykańskich produkcjach, to to, że oni sobie mogą pozwolić na to, żeby porozwalać te samochody. 700 nowych samochodów, które były przewidziane na zniszczenie, więc oni rozbijali nowe samochody, a u nas to myśmy nawet zarysować nie mogli. Ja zacząłem tak,
żeby oszczędzać samochód. Miałem taką scenę odegrać, jak gdzie wydzielaczki? Oni mówią, no nie możemy, bo jakby się włączyły, to byłoby tak, po scenie. Tak, ja najbardziej to było fajne, jak miałam tą wielką kamerę i nic nie widziałam, ani mi kazali jechać. To było takie, ale zachowuj się naturalnie. Wcale gorzej nie rozwalam tych aut, jak amerykańscy dublerzy. Dosyć! 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 Bardzo dziękuję. Dzięki. Się podziwiliśmy jak nigdy. Tak, pośmieliśmy się jak nigdy.